Halo, halo. Cześć, słychać mnie już i widać? Dzień dobry Państwu. Poprosimy na początek o informacje na czacie. Każdy z Państwa może pisać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. To takie podstawowe kwestie, które musimy sobie ogarnąć na starcie, żeby później nie było problemu. Konferencja będzie nagrywana. Nasz webinar będzie nagrywany i udostępniony wszystkim tym osobom, które już do nas zgłosiły się i poinformowały, że niestety nie zdążą dołączyć, ale bardzo zależy im na nagraniu, więc musimy zadbać o te kwestie techniczne. Robimy to na nowej platformie, także też się uczymy. Wcześniej na innych testowaliśmy, teraz jednak przeszliśmy na platformę od GetResponse, bardzo stabilna. Także tylko tutaj musimy wszystko dograć, ale potrzebujemy właśnie feedbacku od Was, czy dobrze nas słychać i widać, i za chwilę zaczynamy. Tak jest. Myślę, że tutaj już możemy rozpoczynać odpowiedzi pozytywne. Bardzo cieszę się, że jest tyle osób. Więc ja tutaj przełączę na prezentację. To co, Wojtku, zaczniemy od razu. Tak, już myślę, że osoby, które chciały dołączyć, już z nami są. Jasne. Zawsze będzie nagrane, będą mogli jeszcze obejrzeć osoby, także zaczynamy. Proszę. Okej, więc jeszcze raz oficjalnie witam wszystkich na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Przemysław Bazanowski, jestem właścicielem agencji interaktywnej Studio Kreacja. Z nami jest Wojciech Rybicki, marketer, człowiek, którego całkiem niedawno miałem okazję poznać. Z którym postanowiliśmy, że przygotujemy konferencję w najbliższym czasie. Chcemy zachęcić Państwa do dołączenia do naszego planu. Dziś opowiemy na naszej konferencji, na naszym webinarze o kilku ciekawych rzeczach. Będzie troszeczkę informacji na temat naszych najbliższych planów, ale także spora dawka wiedzy na temat ścieżek sprzedażowych, i tutaj tą wiedzą podzieli się z nami Wojtek. Wojtku, może kilka słów o sobie, z racji, że tutaj większość odbiorców, która uczestniczy na dzisiejszym webinarze, są to osoby, które miały kontakt głównie ze mną bądź z osobami z naszej firmy Studio Kreacja. Głównie tutaj takie osoby zostały zaproszone. Więc jesteś dla wielu moich kolegów, znajomych, przyjaciół czy naszych klientów, moich kontrahentów nową osobą. Opowiedz coś o sobie, czym się zajmujesz. Okej. Czuć tego napięcia o sobie, to może później chwilę, na pewno będzie czas przedstawić. Może od razu przejdę do istoty naszego projektu, który chcemy zrobić. A więc to mają być konferencje. Często wspominasz w tej chwili, że to jest konferencja. To jest webinar, bo jest tylko nas dwóch, ale jeśli będzie więcej osób, powstanie już konferencja. Jak ja w ogóle się z Przemkiem spotkałem? Po prostu przez wspólną znajomą, zapytałem w pewnym momencie taką znajomą Agnieszkę, mówię, czy znasz człowieka, który zajmuje się stronami, marketingiem, który buduje strony, który służy swoim klientom właśnie w sprawach tych technicznych odnośnie no, szeroko pojętego IT dla przedsiębiorców. No i ona mnie skierowała do Przemka i tak właściwie od 2 miesięcy w tym czasie COVID-u to mogliśmy się tylko porozumiewać przez łącza i tak dogadaliśmy się na stworzenie pewnej możliwości, jaką są konferencje. Zobaczcie, co się teraz zmieniło w ostatnim czasie. To, że
bardziej się otwieramy na taką komunikację, bardziej się otwieramy na zdalne porozumiewanie się, czy dopinanie pewnych transakcji, zamykanie. To już nie musimy gdzieś być osobiście, ale możemy po prostu spotkać się i również spotkać się w większym gronie. Zobaczcie, duże wydarzenia są ograniczone, więc jest taka możliwość, że można robić te konferencje wirtualne i jest to dosyć duży i powszechny trend, który idzie jak zawsze z zachodu coś, ale i w Polsce są takie konferencje tworzone i postanowiliśmy z Przemkiem zacząć taki projekt i dać możliwość innym przedsiębiorcom pokazać się na takich konferencjach, dlatego że jest to pierwszy moment, gdzie możesz zaprezentować siebie, swoją firmę, swoje rozwiązanie, po prostu sprzedać się. Masz swoje 15, masz swoją godzinę, gdzie możesz zaistnieć i gdzie możesz pokazać się na szerszym forum. Może tyle o mnie na tą chwilę, później powiem więcej. Również będziecie mogli mnie sprawdzić, kim jestem, co robię, jak długo robię, bo właściwie internet to jest coś takiego, że zaraz druga strona chce wiedzieć, chce sprawdzić i powiedzieć, no już wiem, ale posłuchajcie jeszcze 2 minuty, jak przejdę do swojej prezentacji, wtedy zobaczycie, czy to was zaciekawi. Przemek, jeszcze dla ciebie kilka słów i wtedy otworzysz mi prezentację. Tak jest. Wojtek, jak zawsze skromnie, nie chcę się podzielić informacjami o sobie, ale to już tak z Wojtkiem jest, że trochę o nim więcej dowiecie się poprzez wiedzę, którą nam wspólnie tutaj dzisiaj przekażę. Zacznę tutaj od agendy naszego webinaru. Kilka zdań na temat konferencji, którą już Wojtek wspomniał, którą planujemy wspólnie zorganizować 15 października. Wojtku, dobrze mnie słychać? Tak, wszystko dobrze, okay. Jest okej. Okay, tak. Bo tutaj komunikaty mnie informują, że być może słabnie moje połączenie, więc wolę być pewny, że mówię do słuchaczy, a nie do siebie samego. Więc kontynuując, jeśli chodzi o tą agendę, to powiemy troszeczkę o konferencji. Głównie tutaj Wojtek wspomni kilka zdań. Przedstawimy informacje o tym, że wy, właściciele firm, pracownicy firm, z których jesteście, możecie na takiej konferencji wystąpić. To jest konferencja, na której w zasadzie chodzi nam o to, żeby wystąpiły osoby, które nigdzie wcześniej nie występowały. Każdy normalny człowiek, który nie ma specjalnego doświadczenia, że można, no to ja dodam, że ja pierwszy raz prowadzę dzisiaj webinar, więc że tak powiem, dla każdego jest taka możliwość. Powiemy też o korzyściach, jakie możecie z tego wyciągnąć, uczestnicząc właśnie w tej konferencji, ale nie tylko. Następnie najważniejsza rzecz dzisiaj, czyli Wojtek troszeczkę przedstawi zupełnie inne podejście do pozyskiwania klientów, czyli powie o tym, jak budować ścieżki sprzedażowe, by zwiększyć wartość klienta. No i na koniec wrócimy właśnie do konferencji, którą planujemy. Powiemy o tym, jak będziemy ją promować oraz jaki udział w promocji tego wspólnego ruchu, tej inicjatywy wy możecie wziąć udział, jak możecie pomóc rozkręcić pewne tutaj tematy marketingowe razem z nami, na których wy możecie zyskać. Więc Wojtku, oddaję teraz tobie głos. Proszę, żebyś powiedział kilka zdań na temat konferencji, którą planujemy. No najważniejsze jest to, że zobaczcie, nawet my, jeszcze parę miesięcy, 4 miesiące temu właściwie nie znaliśmy się i poprzez kontakt, poprzez, jakby to powiedzieć, ja to nazywam tak jak w piosence Beatlesów, z małą pomocą przyjaciół. Z małą pomocą przyjaciół masz szansę zaistnieć, bo jeden drugiego może wprowadzić. Kiedy sam byś próbował się sprzedać, pokazać gdzieś, byłoby trudno.
Przemek wprowadził mnie przed swoją publiczność. Ja będę mógł zaprezentować to, co potrafię, czy mogę wam służyć, jak mogę wam pewne rzeczy pomóc, podpowiedzieć, udostępnić. Ale tylko to się zadziało, że pierwsze, powiedzmy, Agnieszka skierowała mnie do Przemka, powiedziała, to jest w porządku człowiek, na pewno się z nim dogadasz w tej sprawie, a Przemek znowu umożliwił mi stanąć przed wami. I dlatego w podobny sposób możemy wypromować ciebie. Jeśli zdecydujesz się, jeśli chcesz pokazać siebie, to potem Przemek przypomni, jaka jest możliwość, skontaktuje, kto będzie chciał. Dlatego, że właśnie trudno jest samemu grać rolę tego, ale jeśli konferencja będzie miała 6-7 osób, ściągniemy sprofilowany ruch, bo mamy w ogóle w zamiarze robić konferencje branżowe być może, a może na wspólne zainteresowanie, że więcej osób będzie tym zainteresowanym i wtedy wpiszecie się, o, ten segment mi pasuje, tu mogłabym się zaprezentować, tu mógłbym się zaprezentować. Zobaczcie, nieważne nawet, jeśli ktoś będzie z konkurencyjnej branży albo podobnej, dlatego że tak jak jest w galeriach handlowych, galerie handlowe mają, powiedzmy, że sklepy o podobnej branży są ustawione wobec blisko siebie, dlatego że każdy i tak ma swój oryginalny produkt. A ja dzisiaj właśnie powiem również o tym, jak swój produkt wyróżnić, jak podnieść jego wartość większą, żeby nie uczestniczyć w tym tak zwanym Google Slacks. Czyli po prostu ktoś patrzy na twój produkt, zatrzymuje internet i zaraz sprawdza niższej ceny. Nie. Będziesz się sprzedawał właśnie pokazując się na konferencji, pokażesz swój autorytet, pokażesz swoją wartość, pokażesz swoją unikalność i przez to będziesz również budował swoją markę na poziomie takim, żeby być najlepszy w swojej klasie. I o tym za chwilę opowiem. Tutaj dopowiem jeszcze, jeśli chodzi o konferencję, najbliższa 15 października, którą planujemy, ma dotyczyć właśnie tych haseł, które widzicie, mam nadzieję, na slajdzie, czyli jak przykłady właśnie z różnych firm, od różnych osób, które udowodnią, jak można było wykorzystać, jak należy wykorzystać aktualną, obecną sytuację na świecie, która ma miejsce, związana z pandemią, by zyskać przewagę oraz jak z różnych branż właściciele czy marketerzy, jak zorganizowali swój biznes online, aby te bariery, które powstały, które być może ponownie przyjdą, jak zabezpieczyć się przed trudną sytuacją i co zrobić, żeby online lepiej sobie po prostu radzić. I dlatego na tę konferencję już teraz was serdecznie zapraszamy 15 października. Natomiast dzisiejszy webinar dotyczy tego, że chcemy również państwa zachęcić do wzięcia udziału być może jako prelegent, być może jako case, przykład podzielenia się czymś fajnym z waszego biznesu, co sprawiło, że wasz biznes właśnie zyskał jakąś przewagę w czasie pandemii, albo po prostu pewne procesy usprawniliście w swoich działalnościach i być może nie zrobilibyście tego, gdyby nie COVID, a w tej chwili jesteście o kilka lat, może nawet tak można powiedzieć, do przodu, tylko dzięki temu, że przez 2-3 miesiące dopadła nas pandemia i wszystko musiało się mocno przenieść do internetu. Tak, to jest w sumie tematy, które tutaj na tym slajdzie poruszyłem. Jeżeli wy odkryliście jakieś nowe metody pozyskiwania klienta, jeżeli zmieniliście sposoby dotarcia z ofertą do waszych kontrahentów, ja tutaj dopowiem, że
My w tym czasie w Studio Kreacja mamy naprawdę zwiększoną ilość zapytań i realizacji związanych z tworzeniem wszelkiego rodzaju ofert, cenników, czy też nawet szablonów ofert właśnie w formie PDF-ów, w formie interaktywnej, czyli coś, czego dotychczas handlowcy nie potrzebowali. W tej chwili bardzo mocno korzystają właśnie z urządzeń mobilnych i te ofertowanie, te różne działania sprzedażowe są przenoszone bardzo mocno na formę online, ale także wiele biznesów, o czym tutaj Wojtek bardzo dobrze powie niebawem, w ogóle przestawiło myślenie i zaczęło pozyskiwać klientów stricte drogą online poprzez budowanie, przekazywanie wartości, jakichś ciekawych, wartościowych informacji dla klientów, którzy później w dalszym etapie zostawali z tą firmą, przywiązywali się do takiej firmy. Wojtku, chciałbym, żebyś powiedział kilka zdań na temat korzyści jeszcze, jakie mogą uzyskać ci, którzy będą chcieli dołączyć do tej konferencji nie tylko jako oglądający, ale szczególnie jako osoby, które chciałyby się podzielić swoją historią ze swojej firmy. Na pewno warto się odważyć, jeśli ktoś już ma jakiś temat i coś do zaprezentowania, bo wspomnisz potem, bo o tym rozmawialiśmy, że osoby, które będą chętne, to przygotujemy ich takim darmowym szkoleniem. Dostaniesz skrypty, jak poprowadzić taką prezentację. Owszem, za każdym razem, jeśli jest coś nowego, to trzeba się odważyć, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, ale przedsiębiorca to jest człowiek, który podejmuje nowe wyzwania, ale oczywiście to nie są wyzwania tylko dla wyzwania. To jest to, że teraz swój biznes każdy przedsiębiorca promuje swoją marką, sobą. I to niekoniecznie raz może być na konferencji, drugi raz nagra wideo, umieści na stronie. Zastępujemy ten kontakt, to coś kiedyś było wymagało bezpośredniego kontaktu, wizyty face to face, teraz poprzez pokazywanie się, poprzez po prostu uczestnictwo w takich online konferencjach masz możliwość wypłynąć gdzieś na szersze forum, dlatego że nigdy nie wiesz, może jeden, dwóch, trzech klientów czy potencjalnych klientów przyjdzie, skontaktuje się z tobą i to się rozszerzy. To jest jedna rzecz. Druga taka, że możesz samemu potem robić takie konferencje. Uczymy tego od prezentera, a potem samemu, bo to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nauka o rakietach. To rzeczywiście każdy teraz, te narzędzia stają się coraz łatwiejsze, dostępniejsze i naprawdę nie wymagają czegoś takiego, że każdy nie może tego powtórzyć. Może każdy to powtórzyć. To uczymy, zapraszamy do otwartości, do zmierzenia się z tym face to face i zaistnienia na szerszym forum. Chciałbym już, Przemek, przejść do swojej prezentacji, bo dobrze, to jest klucz, a tylko zawsze, nawet ta moja prezentacja pokaże, ja nawiążę do tego, jak ważne są konferencje, bo można pozyskiwać nowych klientów. Ja tutaj na czacie już podałem link do aktualnej strony, która powstaje. Być może ta strona jeszcze, znaczy na pewno będzie rozbudowana o nowych prelegentów. Ja tutaj dodam, że już mamy pierwsze zgłoszenie jeszcze przed rozpoczęciem webinaru. Osobę chętną, która bez webinaru zgłosiła swoją chęć uczestnictwa i opowiedzenia troszeczkę o swoich zmianach w firmie i pokazania
jak wykorzystali sytuację pandemii w swojej firmie, co usprawnili. Na tą chwilę na stronie konferencji zobaczycie Wojtka oraz mnie, Przemka Bazanowskiego, jeśli chodzi o tematy, które będziemy poruszać. Natomiast to, co Wojtek będzie was chciał bardzo mocno nauczyć, to jest trochę nowsze podejście do pozyskiwania klientów. I ja w tym momencie, w takim razie, Wojtku, uruchomię twoją prezentację, której tytuł brzmi: jak budować ścieżki sprzedażowe, by zwiększyć wartość klienta. Autorem jest Wojciech Rybicki. Wojtku, przełączam prezentację i oddaję tobie głos, żebyś pokazał, jak to wygląda. Dobrze, Przemku. Okej. Bądź tu gdzieś w pobliżu, na tej zasadzie, że to twoja platforma, ja jeszcze z niej nie korzystałem, ale jeśli po prostu wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że... Czyli tylko klikam na slajdy, tak? Tak, żeby przełączyć. Myślę, że tak. Dobrze. Zobacz, czy wszystko teraz ci działa. Ona jest na pełnym ekranie? Na pełnym ekranie jest? Tak. Dobra. Dobrze, bo ja tu mam widocznie od tego zniszczone. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie, za zainteresowanie. Naprawdę to, co chcę przedstawić, to chcę pokazać wam nowe możliwości, to znaczy one istnieją, tylko uważam, że dużo małych przedsiębiorców może z tego korzystać, bo robią to duże firmy cały czas i wychodzą na tym dobrze. Ta wiedza teraz może dotrzeć i pewne umiejętności są dla każdego teraz dostępne. Sami zauważacie, jak to zresztą jest w aplikacjach tych telefonicznych, że coraz więcej są te aplikacje są przyjazne i łatwe do obsługi. A więc jak zbudować ścieżki sprzedażowe, by zwiększyć wartość klienta? No to jest trochę taki zagadkowy temat, co to znaczy wartość klienta. I kolejne tematy, jak ustawić strony docelowe, aby mieć większe obroty ze sprzedaży swoich produktów i usług. I powiem również, co to jest drabina wzrostu wartości klienta, jak ją wykorzystać, aby mieć większe przychody. I czy w obecnej sytuacji można mieć bardziej przewidywalne wyniki sprzedażowe. Wyniki sprzedażowe, często tak jak do mnie przychodzą klienci, to mówią, że to jest huśtawka, że to jest roller coaster, że raz idzie dobrze, potem nie. Owszem, takiego nie ma nikt takiej odpowiedzi pewnej, jeden przycisk, na pewno tak i tak. Dlatego, że marketing to jest połączenie dwóch rzeczy. Z jednej strony ja sam jestem marketerem cyfrowym tak zwanym i to o tym opowiem i wam pokażę, jak można chłodno podejść do marketingu, a jednocześnie coraz więcej z tego zyskiwać dzięki temu, że przeanalizujesz pewne rzeczy i to właśnie cyfry dadzą ci taką odpowiedź, że nie będziesz kwestionował, czy tą reklamę dobrze zrobiłeś, nie, a może tamta była lepsza, a co powinieneś zrobić, a z tamtą reklamą coś działało, a teraz nie działa. Cyfry są bezwzględne. Cyfry pokazują bez sentymentów, czy coś robimy dobrze, czy możemy coś zrobić jeszcze lepiej. A więc, ale jeszcze na samym wstępie. Ta prezentacja jest dla osób, którzy chcą pozyskać pierwszych klientów, również dla tych, którzy chcą sprzedawać częściej i więcej, zwielokrotnić swoje przychody, skrócić czas procesu pozyskiwania klientów i sprzedaży i również policzyć koszty pozyskania klienta i mieć zawsze dodatni zwrot
z inwestycji reklamowych, sprowadzania ruchu. Nie możemy wrzucać pieniędzy i czekać na efekt. Musimy być coraz bardziej pewni tego, co chcemy otrzymać, i nasza sprzedaż powinna być przewidywalna. A jeszcze dużą część z tego można zautomatyzować, zrobić raz, ustawić i będzie dla nas pracowała cały czas. Na początku XX wieku człowiek taki John Wanamaker żył na przełomie XIX i XX wieku. Był kupcem, ale również był pionierem marketingu odnośnie reklamy, haseł reklamowych. Szukał tych rozwiązań i próbował różnego rodzaju reklamy i też miał efekty sprzedażowe, raz lepsze, raz gorsze, ale tak jak on powiedział, połowa środków wydanych na reklamę zostaje zmarnowana, ale problem w tym, że nie wiadomo która. I niektórzy przedsiębiorcy do dzisiaj mogą potwierdzić to, dlatego że wrzucają jakieś pieniądze, ale nie wiedzą, co dokładnie sprawiło, że coś się lepiej sprzedawało, a coś słabiej. Ale marketing cyfrowy teraz pozwala wszystko to analizować. Kiedy do mnie przychodzą moi klienci, mówią, nie mam sprzedaży. Nie mam sprzedaży, nie mam klientów, coś się posypało. Po prostu nie wiem dlaczego. A ja wspominam, słuchaj, że nie masz sprzedaży, to są symptomy. Powiedz mi bardziej, jaką miałeś sprzedaż, ile wysłałeś maili, czy analizujesz, ile osób wchodzi na stronę sprzedażową, czy możesz mi powiedzieć, ile osób zapisało się na twoją listę, a się okazuje, że 80% robi tak zwany marketing spontaniczny. Mają jakiś nowy produkt, robią jakąś promocję, jakieś wyprzedaże, robią jakieś reklamy, sprowadzają ruch i tylko później patrzą, czy ile sprzedali, czy im się to opłacało, czy więcej zarobili ze sprzedaży niż tego, co wrzucili, ale jest to wszystko spontaniczne i nie ma tam ścieżki progresji, nie ma tam czegoś, co można analizować. I teraz dwa zdania o sobie. Owszem, o mnie możecie sprawdzić na stronę dla firmy, zakładka strona dla firmy.info, zakładka kontakt. Jeszcze bardziej mnie przeczesać i tam sprawdzić, czy mam te certyfikaty, czy jestem certyfikowanym marketerem i w jakich dziedzinach. Ale ja teraz bardziej powiem, że z natury jestem takim i logikiem, i człowiekiem, do którego przemawiają cyfry. Muszę mieć wszystko poukładane w sposób logiczny. Często przedsiębiorcy korzystają z takiej książki Sztuka Wojny, napisana 2500 lat temu w Chinach przez Sun Tzu i Sun Pin, ale przedsiębiorcy jakby odwzorowują to, co tam jest napisane, jako takie credo dla nich. I ja się z tym też zgadzam. Strategia to zarządzanie armią w celu zwycięstwa, a w biznesie to zarządzanie posiadanymi zasobami w celu zwycięstwa. Jeżeli nie wiesz, jak zwyciężyć, nie ruszaj na wojnę. Jeżeli nie wiesz, jak sprzedawać, to podejmujesz duże ryzyko, że możesz po prostu swoje wydatki na reklamę czy zmarnować.
biznes to pewnego rodzaju wojna. Musisz wiedzieć, jak ją wygrać. Kto dowodzi armią, a nie zna technik postępowania w zmiennych warunkach, choćby znał korzyści, poniesie klęskę. Marketing to zbiór metod i technik działania ku pozyskaniu klientów w zmiennych warunkach biznesowych. W ogóle marketing. Nie. A, no tak. Czy poproszę Was jednak o to, ile osób widzi tą różnicę między marketingiem a sprzedażą? Kto rzeczywiście rozumie to, bo marketing ma przygotować klienta dla firmy, a sprzedaż to już jest samo przedstawienie oferty. My najczęściej sprzedajemy, pokazujemy swój produkt i mówimy, on jest w takiej cenie, a nowy marketing opiera się na pewnego rodzaju przygotowanie ścieżki klienta do Twojej oferty. Kiedy już przyjdzie do oferty, wtedy będzie zdecydowany, żeby ją wziąć. Zobaczcie, tylko 3% osób w internecie jest zdecydowanych kupić produkt. Wyszukuje w Google, jeśli chce kupić okulary, namiot czy inne rzeczy. 7% osób w internecie, które wchodzą, jest potencjalnie otwartych, jest otwartych na zakup, ale nie szuka danego produktu. Także kto wybiera tak zwane pozycjonowanie swojej strony albo reklamy w Google, to walczy tylko o 3%, no może 10% w sumie osób, którzy potencjalnie wyszukują danego przedmiotu. Ale jest jeszcze 30% osób w internecie, które mają jakiś problem, mają jakąś potrzebę, ale jeszcze nie szukają naszego rozwiązania, naszego produktu. Bo owszem, to jest taka skrótowa tutaj ta nasza prezentacja. Ja chcę szybko przeskoczyć pewne tematy, żeby pokazać Wam no to clue, że warto to robić, że pokazać Wam na cyfrach, że to, co mówię, ma po prostu podkład tego, że daje wyniki. Więc 30% również nie wie dokładnie, czego szuka. Twój produkt, każdy twój produkt przemysłowy, czy to jest piłka, lodówka, czy lampa, czy cokolwiek, czy nawet usługa, jaką służysz, nazwijmy to produktem, rozwiązuje pewną potrzebę, zaspokaja pewną potrzebę. Albo druga rzecz, że ratuje przed czymś, ratuje przed jakąś porażką, przed bólem, przed cierpieniem. I o ten segment klientów będziemy się starać, ale tu musimy zaistnieć. Pierwsza część, czyli ta reklama produktowa z Google, jest skierowana na dany produkt, a my będziemy się starali wybudować świadomość naszej marki, naszego produktu, naszego rozwiązania. Wojtku, ja bym tutaj chciał jeden przykład, jakbyś cofnął slajd jeszcze. Tak mnie teraz naszło. Poniżej widzimy takie trzy wykresy. 3% użytkowników wchodzi, by kupić. Ja powiem szczerze, że czasami niestety nawet w sklepach internetowych, gdzie wchodzimy głównie po to, żeby kupić, no, bo to są tam jakieś produkty, czasami ten procent jest jeszcze niższy. Jeżeli chodzi o czytelność bloga, to na przykładzie naszej agencji my prowadzimy bloga i to jeszcze w dwóch markach bardzo, bardzo intensywnie
I rzeczywiście jest tak, że część artykułów jest bardzo mocno poczytnych, gdzie miesięcznie czyta go powyżej 300-400 osób, a więc jak mamy na przykład 10 takich artykułów, to można sobie wyobrazić, jakie to są liczby, to są już liczby w tysiącach. Przy czym najbardziej poczytne artykuły to właśnie te, które dają jakąś konkretną wartość, jakąś konkretną wiedzę, a nawet bardziej bym powiedział jakieś materiały do pobrania, materiały do powieszenia nad biurkiem, materiały, które no, niosą za sobą czy ze sobą bardzo merytoryczne informacje. I tutaj rzeczywiście tak jest, że jeżeli my nie dzielimy się poradami na temat tego, jak możemy zaspokoić jakieś potrzeby, tylko bardziej mówimy o tym, jaki mamy super produkt, no to generalnie, tak jak powiedziałeś, ja to potwierdzam, również u nas jest to zauważalne, większość klientów tego nie chce kupić, bo nie rozumie nawet do końca, co kupuje, nie rozumie, jaka wartość, czym tak naprawdę jest usługa, którą chcą kupić. Dopiero klienci, którzy, oczywiście może to nie jest we wszystkich branżach, ale w naszej branży agencji interaktywnej bardzo, bardzo zauważalne, że klienci, którzy dopiero dowiedzą się na temat, który ich interesuje, bardzo dużo informacji, douczą się, poznają różne wąskie informacje, dopiero wtedy są gotowi podejść do zakupu, dopiero wtedy myślą o tym zakupie. Także tutaj te statystyki, które są, myślę, że to są procenty bardzo wiarygodne i dosyć dobrze one się przekładają również na naszą agencję interaktywną. Podejrzewam, że bardzo podobnie będzie w wielu innych biznesach, więc to pokazuje, jak wielki procent klientów, którzy mogliby się stać tymi klientami, no jest niezagospodarowany, tak? Jest to procent, do którego często niestety nie docieramy, bo wybieramy drogę na skróty poprzez jakiegoś rodzaju promocje, pokazywanie jakichś super ekstra ofert, a zapominając o tym, że można dzielić się wartością, wiedzą i w ten sposób budować przekaz i jakby pozyskiwać klientów wokół tych treści. Nawet mój kolega Mariusz, który podobne techniki stosuje już od kilku lat, no, w jego przypadku nawet mógłbym to tak nazwać, że ma już swoich wyznawców dosłownie, troszeczkę tak jak firmy Apple, tyle że on nie jest wielką marką światową, wielkim koncernem, a tak naprawdę małą firmą kilkuosobową, ale no, robi bardzo fajny wizerunek wokół siebie i dzięki temu klienci nawet nie pytają go często o cenę, tylko po prostu idą do niego, bo chcą konkretnie od niego pozyskać jakąś usługę, a w ostatnim przypadku nawet produkt. Także no te budowanie świadomości, no ja potwierdzam, że jest niezwykle, niezwykle istotne, żeby zwiększać sprzedaż i zwiększać wartość klienta. Okej, bardzo Ci dziękuję, Przemku. Nawet to, że mogłem troszeczkę odpocząć, wiecie co, już nawet skrócę, nie będę tyle się wypowiadał, bo ta prezentacja, i teraz słuchajcie, już, akurat mieliśmy przykład tego, że dzwoni tak zwana infolinia, która chce mi sprzedać, a nawet dać mi prezent, tylko mam przejść. Dobrze, słuchajcie, jak wygląda często nasza strona? Jest nasze logo, dlaczego my, 15 lat doświadczenia, to wszystko jest prawda. Chcemy się tam sprzedać na tej stronie. Chcemy pokazać wszystko, co najwartościowsze mamy. Chcemy usłużyć naszemu klientowi, ale jaka jest jego reakcja? Słuchajcie, zawsze często się stawiajmy po drugiej stronie. Czy jak ty czegoś szukasz, czy rzeczywiście ta strona jest przejrzysta, ona może jest ładna, ona może no naprawdę kolorowa, responsywna, wszystko działa, ale
czy ty nieraz nie stoisz jak przed ścianą, gdzie mam zacząć, od czego mam zacząć, gdzie wejść, mam tyle informacji, ale co dalej, a co powinno być na samym początku? Ruch nie sprowadzamy bezpośrednio na stronę, nie sprowadzamy na produkt, a sprowadzamy na zaproszenie, na danie czegoś za darmo, na tak jak nawet ten webinar. Przyszliście, zainteresowaliście, jest kontakt, jest relacja. Zaczęliśmy budować nową relację z wami, z tymi, którzy przyszli. Może coś skorzystacie. Jeśli nie chcecie, nie będziecie dalej. Wasz wybór, ale my chcieliśmy zanieść wam jakąś wartość. I tak samo najważniejszym elementem, o którym właśnie wspomni Przemek potem, jest zaczęcie relacji. Cześć, jestem Przemek, mam coś dla ciebie. I tutaj na stronie to powinien być główny element, czyli ja tu nazwałem stronę sprowadzamy ruch na spa. Może być to strona tak zwana lądowania, po angielsku landing page, ale ja tu już spolszczyłem spa, czyli u nas strona pozyskania adresu. Może być to na twojej stronie głównej, na stronie firmowej, ale to nie ma być proszenie o to, zapisz się na newsletter, proszę cię. Wystarczy pomyśleć, wystarczy coś przygotować, czym możesz się podzielić, co możesz darmowego zaoferować, jaką wartość zaoferować wchodzącemu na twoją stronę, aby skutecznie pozyskać jego adres, aby zacząć dialog, aby zacząć relację. Oczywiście to jest jego zgoda, bo on kiedy zostawia swój mail, decyduje się na to, że może coś od ciebie otrzymać, ale jednocześnie ty mu dajesz naprawdę jakąś wartość. I to nie może być byle co. Ten adres, ten magnes na adres musi być naprawdę wartościowy. Ale jak to zrobić? Bardzo szybko można, nawet w ciągu godziny możesz przygotować atrakcyjny magnes na adres. Teraz taki diagram na szybko, dobra, trochę się rozgaduję, muszę siebie pilnować. Więc czy skąd sprowadzisz reklamę? Instagram, Facebook czy z Google? Nigdy nie sprowadzasz na produkt, to już w ogóle, a w swojej stronie ten landing page, ten nie landing page, tylko formularz zapisu za wymianę, za jakąś wartość powinien być umieszczony prawie że na głównej stronie, bo w ten sposób nawiązuje się ta relacja. Ten adres wędruje do autorespondera. Autoresponder automatycznie osobie zapisanej wysyła ten wartościowy podarek i wtedy nawiązuje się relacja, masz prawo wysłać maila, edukujesz odnośnie swojego produktu, swojego rozwiązania, pozycjonujesz i budujesz świadomość marki, pokazujesz się jako specjalista w danej branży, czy w tym produkcie, angażujesz do dalszych relacji, zapraszasz na stronę Facebooka i jeśli będziesz dalej dostarczał tych wartościowych informacji, będziesz właśnie podwyższał wartość potencjalnego klienta, bo na samym początku to odbierze coś za darmo, ale jeśli pozna twoje rozwiązanie, będzie zdecydowany kupić coś więcej. Tak, chcę właśnie, przygotowałem takie diagramy, aby to pokazać. Reklama z Facebooka,
od razu na zapis, coś wartościowego, na wymianę, na przykład e-booka. Bardzo łatwo zrobić e-booka, ale jednocześnie tutaj wspomnę, że jeszcze teraz większym powodzeniem i możliwością i skutecznością jest ten zapis na konferencję. I posłuchaj, nie tylko, bo gdybyś tylko miał zaoferować siebie, to w tym momencie też mogą się zastanawiać, ale jeśli pozyskasz adres, kiedy zaprosisz gościa na swój webinar, to może przyjdą na ten webinar posłuchać o czymś innym, ale jednocześnie mogą się zainteresować twoją firmą. Tak jak wspomniałem, pomoc przyjaciół. Także tak wygląda i teraz często się mówi o tak zwanych lejkach. Lejkach, tunelach marketingowych. Musimy sobie uświadomić, że nic takiego nie istnieje, żadnych lejków nie ma. Są tylko fazy przejścia albo wchodzenia klienta na podwyższania relacji, podwyższania wartości dla ciebie. Pierwsze dajesz mu coś za darmo właśnie za adres, czyli przygotowujesz jakiś PDF wartościowy, ale nawet ktoś, jeśli sprzedaje produkty takie fizyczne, to może przygotować instrukcję, jakiś skrypt odnośnie swojego produktu, coś, co będzie tym wprowadzającą rzeczą do zaprezentowania twojego produktu. Kolejna rzecz w czasie. Za jakiś czas możesz zaoferować produkt w niskiej cenie, tak aby przełamać barierę kupowania. Wspomnę tu, że proces sprzedaży w internecie nie jest jednorazowym wydarzeniem. To właśnie chcę oddzielić to właśnie tych kampanii produktowych, gdzie jest reklama na produkt. Owszem, jest też taka sprzedaż i ta istnieje i temu nie neguję, ale my staramy się pozyskać te osoby, które nas jeszcze nie szukają, które zainteresujemy i będą kupować u nas i będą naszymi fanami, kiedy poznają nas bliżej. I dam wam teraz autentyczny przykład. Będziecie zaszokowani, bo to jest prawdziwa wiadomość. Na moim przyjacielu wczoraj mi opowiedział, bo wczoraj skończył transakcję, właśnie wszedł po tej drabinie i zakupił coś, ale chcę wam pokazać jeszcze raz, żebyśmy mieli świadomość tej pewnej drabiny, pewnego lejka. Na samej szerokości tego lejka dajemy coś za darmo. Ktoś skorzysta. Potem przygotowujemy wartościową ofertę, ale w niskiej cenie. Czekajmy chwilę. Może skorzysta, może nie. A jeśli nie skorzysta, to za jakiś czas można wysłać maile i można poszerzyć informacje o tym produkcie albo pokazać inny produkt i znowu ofertę o wyższej cenie, a na końcu twoją ofertę główną albo jeszcze wtedy dodatki. Bardzo przeceniamy to, jak szybko chcemy zarobić pieniądze po prostu w krótkim czasie, a nie doceniamy tego, jaka jest wartość klienta w czasie, w ciągu roku, w ciągu dwóch, trzech, ile klient z nami zostaje. Wtedy po pierwszym pozyskaniu już wydatki na dalsze prezentowanie swoich produktów
nie są takie duże, bo już mamy bezpośredni kontakt do niego, nie musimy wydawać na reklamę, mamy grono tych klientów, o których dbamy, o którym co jakiś czas wyślemy coś atrakcyjnego, jakąś informację, albo po prostu coś w dobrej cenie, dbamy o nich. I teraz zobaczcie, tutaj już przechodzę do, nie dużo slajdów zostało, ale chcę ciągle pokazywać. Wojtku, ja bym chciał dodać jedno zdanie raptem a propos tej takiej początkowej, bo być może dla was trochę, być może dla niektórych będzie to skomplikowane, dla niektórych może łatwe, być może już ktoś z was słyszał o takim rozwiązaniu, o takim podejściu budowania tej dłuższej relacji, długofalowego patrzenia na kontakt z klientem, na długofalową sprzedaż. A ja chcę tylko o tym magnesie, tym początkowym, wartościowym materiale podać jakby przykład stricte z naszej firmy. My jakiś czas temu przygotowaliśmy taki poradnik, którym pewnie się podzielimy również i tutaj jako przykład i jako w ogóle poradnik dla was na temat składników skutecznej strony internetowej i wypisaliśmy w sumie 20 takich kluczowych punktów, później też powstało wideo i to jest materiał, który wysyłamy do firm, które pytają nas o wykonanie stron internetowych. Do tego dołożyliśmy też taki materiał, bo bardzo wielu klientów ma problem z przygotowaniem treści na stronę. To jest bardzo ciężka praca, nie ukrywam tego. Więc my też przygotowaliśmy kolejny materiał zupełnie darmowy dla wszystkich, którzy są zainteresowani robieniem strony. Nawet jeśli robiliby tę stronę z zupełnie inną agencją konkurencyjną, to my dzielimy się bardzo konkretnym, krótkim, zwięźle napisanym takim poradnikiem w postaci nawet infografiki, w którym pokazujemy, co będzie potrzebne do uruchomienia strony internetowej, jak się za to wszystko zabrać, jak się zorganizować w tym czasie. I to jest poradnik, który zrobiliśmy i dajemy go zupełnie za darmo, a to jest ewidentnie dawka wiedzy. Dodam, że ten poradnik nie tylko ma rolę jakby pokazywania nas w roli eksperta, ma być za darmo i służyć ludziom, ale też on nawet, żeby było śmieszniej, nas wyręcza i oszczędza bardzo mocno czas naszych pracowników, bo powiem szczerze, żeby tą wiedzę przekazać klientowi, to czasami potrzebna byłoby nawet 1,5-godzinne spotkanie, a drogą online możemy wysłać PDF-a. Jeżeli klient jest zainteresowany realizacją strony, to w swoim czasie, gdy tylko będzie miał taką potrzebę, a powiem szczerze, widuję czasem przedsiębiorców, którzy nasze treści, maile czy odpowiedzi wysyłają do nas w nocy, a więc my w nocy nie możemy się spotkać, a on może w nocy mimo wszystko dostać sporą dawkę wartościowych informacji. No i jest to poniekąd od razu na starcie, mimo że jest to darmowy materiał, to on, można powiedzieć, automatyzuje w jakiś sposób naszą pracę, bo jeżeli zliczylibyśmy kilkudziesięciu klientów, to mamy kilkadziesiąt godzin miesięcznie dodatkowo na spotkania, a my wcale nie musimy tych spotkań odbywać, wystarczy, że klient zapozna się z naszym materiałem, więc taki materiał może naprawdę dawać bardzo dużo możliwości korzystnych dla waszych biznesów. No nam się to sprawdza. Jak widać, jest to być może w każdej chwili przydatne, bo tutaj Marta właśnie napisała, czy taki poradnik można pobrać, czy otrzymam link. Jak najbardziej za chwilkę takie linki postaram się wstawić, że takie materiały będą do pobrania, bo my i tak za darmo je rozdajemy. Jeżeli komuś one służą, to jak najbardziej. A czy strona będzie wykonana u nas, czy w jakiejś innej firmie, to już zostawiam decyzję Marcie i każdej innej osobie. Także te poradniki, takie dawki wiedzy, takie wartościowe materiały, które możemy klientom dawać na start, zarówno na stronie, czy poprzez to, że ktoś się zapisuje właśnie do naszej jakiejś bazy mailowej, do naszych kontaktów, naprawdę daje rewelacyjne rezultaty. Wojtku, zostawiam cię dalej z kolejnym slajdem, bo tutaj widzę, już opowiedz bardziej o tym, jak kolejne kroki przebiegają w tej całej ścieżce.
dochodzimy już do cyfr, które powinny was przekonać. Nie mam takiej fajnej umiejętności jak Przemek, jak ty mówisz, ty bardzo fajnie mówisz, wciągająco. Ja jestem bardziej może techniczny. Więc słuchajcie, pokażę wam na przykładzie i to powinno być coraz bardziej interesujące, bo już będą cyfry, które mają przekonywać i to jest najważniejsze. Zobaczcie, kiedy wydajemy coś na reklamę, nie możemy być, że wydaliśmy na reklamę i teraz spodziewamy się czegoś. Nie wiadomo, no powinniśmy zarobić, no powinniśmy sprzedać, ale owszem, jasne, że sprzedamy, ale ile i czy jesteśmy tego na 100%, to oczywiście to nikt nie może powiedzieć, bo wszystko, ale to, co wam pokażę, to jest zminimalizowanie ryzyka, a nawet przewidywanie kolejnych sprzedaży, że będziesz mógł zaplanować, że chcesz mieć po prostu za 2 tygodnie chcesz mieć tyle dochodu, potrzebujesz nawet jakąś gotówkę, robisz kampanię sprzedażową i możesz się spodziewać i powinieneś otrzymać te wyniki, dlatego że jest pewna powtarzalność. Zmniejszasz ten czynnik przypadku, analizujesz te swoje rzeczy, ale pokażę ci, że to nie jest żadne przerażające, że to nie jest nauka o rakietach, że to rzeczywiście można bardzo łatwo sobie zrobić. Więc dobrze. I teraz tak, ten lejek, ten tunel, koszt na reklamę 500 zł i teraz ja wam powiem, to jest przykład firmy w offline, konkretnie dentysta. I teraz zrobił reklamę i do niego dzwonią, tam oczywiście chodziło o wybielanie czy czyszczenie zębów za darmo, to miało być, ta pierwsze jakieś tam czyszczenie tych zębów za darmo i ludzie się umawiali na wizytę, w jakimś krótkim terminie to zrobił, wydał 500 zł. Owszem, teraz oprócz telefonów również są już takie aplikacje, można takie moduły, że klient sam wybiera termin rozmowy, bukuje i już nie musi nawet pani odbierać tego telefonu, ktoś jest zabukowany, powinien zostawić swój numer telefonu, najwyżej mu przypomną coś takiego, ale jeszcze w dużym procencie ktoś przyjmuje telefon i ciebie zapisuje na wizytę. Więc tu ta firma, ten magnes miała właśnie to darmowe oczyszczanie tych zębów, ale nawet jeśli zrobi to za darmo, to oczywiście jest jakiś koszt tej osoby, ta osoba musi pracować przy tym, czy te 15 minut, jeszcze dodatkowy koszt, więc oprócz tego wydania na reklamę, jeszcze powiedzmy 30 zł na godzinę, czy 30 zł ten zabieg by kosztował, nawet jeśli jakaś asystentka to zrobi, pomoc, to 20 osób, które się zapisało po 30 zł za wykonanie tej usługi, to jest koszt 600 zł, czyli oprócz tej reklamy jeszcze powiedzmy 600 zł za wykonanie tych usług i to na razie są koszty, ale w dalszym ten niski produkt, po angielsku to się nazywa tripwire, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, drut, który dalej wciąga, po nitce do kłębka. W czasie tej usługi oczywiście stomatolog rozmawia z osobą i mówi, o tu by można było coś wyleczyć, tu widzę, że plomba wyleciała, tu jest dziurka, a można by to zrobić i proponuję, mamy teraz promocję na wypełniacze,
w niższej cenie możemy zrobić usługę. I z tych 20 osób decyduje się 6 osób, które skorzysta z tej usługi. No i ja tu napisałem, że ta usługa 200 zł. Ja nie znam tego cennika. Pokazuję tylko pewne rzeczy, jak to wygląda. Chociaż za chwilę podam przykład autentyczny. To siądziecie za chwilę. Więc taką usługę. Przy tym kolejną usługę na przykład można zrobić jakąś protezę. Proteza już 500 zł kosztuje, bo może któraś z tych osób, 20 nie, będzie leczyła zęby, a kupi protezę. Powiedzmy, jedna osoba kupi protezę, a potem jeszcze jakaś dodatkowa. Tu jest, powiedzmy, ta proteza, to jest, napisałem, podstawowa oferta, a tutaj jest dodatkowa oferta. Więc dentysta wydał na reklamę 500 zł, jeszcze ta praca, aby mieć ten lead magnes, czyli ten magnes na tą ofertę, jeszcze dodatkowo mu doszedł koszt 600 zł i teraz dopiero, kiedy 6 osób się zapisało, to rzeczywiście ma przychód 1200 zł, więc zarobił już 100, jeśli osoba kupi jakąś protezę, to ma więcej i więcej. Oczywiście tu mówię, pokazuję to tylko schematycznie, pokazuję schematycznie, nie o to całkiem chodzi o te cyfry. Chcę wam pokazać, że tak, i to dodatek, nie wiem, czy zaraz, czy ja slajdów nie pominąłem, czy się nie cofnąłem. Tak, to się cofnąłem. I teraz posłuchajcie, autentyczny przypadek mojego znajomego, który właśnie pół roku temu, no trochę więcej niż pół roku, bo była ta przerwa covidowa, nie mógł tego dokończyć. Zawsze marzył o wyleczeniu sobie zębów od młodości, jakby to powiedzieć, no miał z tym problemy. Od kilku lat mieszka za granicą, w Wielkiej Brytanii, tam dobrze zarabia, więc skorzystał w Polsce, przyjechał pół roku temu na właśnie, skorzystał z takiej oferty oczyszczania zębów. Nie wiem, czy wziął wybielanie i lakier, no ale w każdym razie protetyki nie zastosował od razu, chociaż proponowano mu. No opowiedziano mu coś więcej, bo rzeczywiście te zęby, jakiegoś kolor też mu się nie podobał i tak dalej. Także nie powiem wam wszystkich szczegółów. Jest to autentyczna prawda. Wczoraj był na ostatniej wizycie, miał tak zwane wkręcane implanty. Po prostu zaczął od darmowego oczyszczania. Wczoraj mi powiedział: Wojciech, mój rachunek zamknął się na 25 tysiącach złotych. Także nie wiem, ile miał tych implantów wkręcanych, nie wiem, co mu tam robiono. Przez kilka razy przylatywał tu do Polski na wizyty, robili mu tam te wkłady jakieś tam, przygotowywali, a dopiero wczoraj mu wkręcali kilka implantów, nie wiem ile. Jego było na to stać, był bardzo zadowolony i w takim razie raz na jakiś czas, nie wiem, a po prostu dentyści no, mają takie produkty. Także tak to mniej więcej wygląda. Warto klientom nawet na początku to oczyszczenie zębów robić za darmo. Podobnie jest w produktach, które my możemy zaoferować. Nawet jeśli mamy produkty za 25 tysięcy złotych, to wszystko jest możliwe, tylko potrzeba tej pewnej drabiny.
I teraz tutaj jest pokazany nawet taki właśnie ten lead magnes. Mam takie krótkie szkolenie, również mam takiego PDF-a, też może tu Przemka prześlę, jak zrobić taki trójwymiarowy też typowo szkolenie, jak zrobić takiego PDF-a do rozdawania za adres, bo to jest najtańsza forma wymiany, jakąś wartość wasza, coś, co możecie dodać potencjalnemu klientowi, z czym możecie zacząć ten dialog, czy to jest na przykład jakaś lista kontrolna, czy jakiś skrypt, jakaś instrukcja, cokolwiek. Jedna forma to jest na przykład ten PDF. Jeśli jesteście bardziej wprawni to do tego, żeby nagrać i zrobić wideo krótkie, to teraz też są takie możliwości umieścić to na stronie, można się tym dzielić. Im więcej wartości zaniesiecie swoim potencjalnym klientom, tym po prostu to wszystko łatwiej się zadzieje. Tu zrobiłem taki rysunek z tyłu, że to jest nasz sklep, powiedzmy internetowy, zaczyna się od pozyskania adresu i jak to jest, powiedzmy, jakie my mamy większe szanse w porównaniu, to znaczy jeśli robisz dobrą sprzedaż online w dobry sposób, to tu zyskujemy na ilości, docieramy, możemy dotrzeć do większej ilości poprzez niekoniecznie kontakt telefoniczny, taki, że musisz rozmawiać z swoim klientem, ale na te pytania, na które on szuka odpowiedzi, możesz nagrać filmy wideo i je zaprezentować. Na konferencji możesz odpowiedzieć na pewne pytania, które nurtują twoich potencjalnych klientów. Dobra, będę się streszczał, więc tak to wygląda. 500 zł wydajesz na reklamę, załóżmy, badasz, ile osób weszło na stronę lądowania. O tym na pewno Przemek będzie mógł powiedzieć, a na pewno na waszych stronach też macie Google Analytics, więc możecie to sprawdzić. Załóżmy, że weszło 200 osób. 200 osób pobrało, aha, nie pobrało, tylko 200 osób, ale tak. Zapisało się 200... na listę. Tak, zapisało się na listę, dzięki. Zapisało się na listę, czyli pobrało twój lead magnes, ale ty raz zrobiłeś, ty nie czyściłeś tych zębów 200 razy, tylko raz przygotowałeś jakąś wartość atrakcyjną, on się wymienił z tobą na adres mail i wtedy zaczyna się pierwsze po prostu kontakt. Ale wyobraź sobie, że zaraz po pobraniu tego z tego darmowego wartości tego magnesu, możesz od razu, bo masz już adres mailowy, owszem, a możesz zacząć od razu, od szybkiej sprzedaży, bardzo niskocenowej, takiej na pograniczu wartości tego, co sprzedajesz, bo jeśli nawet produkt fizyczny sprzedajesz, to zarób tylko złotówkę, 5 zł. Nie chodzi tu o twój zysk. Na razie chodzi o przełamanie bariery, o pierwszy zakup, a również to, że jeśli nawet 5-10 zł zarobisz na produkcie, to jakby zarobisz na kolejny ruch, na kolejne sprowadzenie ruchu. Coś ci się odrabia, więc niskocenowy produkt, tripwire, na przykład coś między 30 a 50 zł, kupi z tych 200 osób, kupi 40 osób, bo będzie to coś atrakcyjnego. To nie może być coś na odczepnego, jakieś baloniki, coś co, to powinno być powiązane z tym produktem, powiązane z tripwire. Na przykład dajesz PDF, a mówisz, a jeszcze mogę ci zaoferować
kurs, darmowe szkolenie albo na żywo, webinar na żywo. Omówię dla ciebie, wyjaśnię i możesz to zaproponować i kilka osób może się zachęcić. Wojtek, więc chciałbym tutaj dodać dwa przykłady. Dobra. Jak wspomniałeś o tym, że to jest bardzo istotna rzecz, wydaje mi się, że jeden raz ustawiają się pewne takie automatyczne mechanizmy. To właśnie mi przypomniałeś, mówiąc o tym, że ja tak naprawdę już chyba 3 lata temu stworzyłem coś, o czym kompletnie zapomniałem, ale przygotowując tutaj dzisiejszy webinar, zajrzałem sobie w statystyki takiej listy, którą stworzyłem. Lista nazywa się Jak wybrać wykonawcę strony www. Kiedyś stworzyłem taki materiał, on miał chyba 3-4 strony A4. Materiał, w którym tak naprawdę ja się nie musiałem jakoś specjalnie wysilać. To był materiał dotyczący tego, że jeżeli klienci pytają o różne rzeczy na spotkaniach, pytają w mailach, czy podczas rozmów telefonicznych, to ja po prostu spisałem te wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu, czyli tak zwane FAQ. Ale tak idąc taką kolejnością, jak to zazwyczaj jest, że klienci pytają najpierw o jakieś podstawowe rzeczy, potem coraz bardziej szczegółowo, czyli od ogółu do szczegółu. I ja taki PDF kiedy stworzyłem, to zrobiłem dosłownie w Wordzie, zajęło mi to, nie wiem, 40 minut, potem go jeszcze tam, pamiętam, 2 razy w ciągu tych kilku lat poprawiałem wizualnie. On cały czas jest tym samym PDF-em i cały czas ludzie, którzy interesują się wykonaniem stron internetowych u nas, gdzieś tam zapisują się, to są mniejsze ilości, aniżeli ilość zapytań czy klientów, która do nas dociera, ale to pokazuje, że są tacy ludzie po drugiej stronie, którzy są bardziej dociekliwi i oni nie chcą na razie się wykazać zapytaniem, nie chcą się do nas odezwać, wolą dostać dawkę jakiejś wiedzy i samemu się przekonać o tym, czy my tą dawkę dajemy, czy jesteśmy wiarygodni, czy wiedzę, którą się dzielimy, jest autentyczna i uczciwa. No i my w tym przypadku też podchodzimy trochę, tak jak wcześniej wspominałem, w taki bardzo uczciwy i fair sposób, że mówimy o dobrych zasadach, jak firmy powinny wykonywać strony, jak powinny obsłużyć klienta. Oczywiście nikt nie jest idealny, my też nie jesteśmy idealni, też mamy dużo za uszami i dużo klientów może o nas jakieś, czy część klientów może być nie do końca idealnie zadowolona z naszych usług, no bo zawsze popełniamy błędy. Natomiast no, pokazujemy w tym materiale, jak byłoby idealnie i na co warto zwrócić uwagę, zanim podejmiemy decyzję o wyborze takiego wykonawcy strony. No i tak spojrzałem, w zasadzie dzisiaj rano jeszcze, to widziałem tam kilkanaście kolejnych osób z ostatnich 2 miesięcy, więc to są klienci, którzy zostawili swój e-mail, do których ja mógłbym się odezwać na przykład po 2 dniach od pobrania takiego materiału w PDF-ie i go zapytać, czy na przykład ma dalsze jakieś inne pytania, czy w czymś mogę pomóc, niezależnie od tego, czy wybierze naszą firmę, czy inną. Ja po prostu chcę realnie pomóc, podpowiedzieć, a jeżeli ta osoba uzna, że jesteśmy na tyle przekonujący i że się angażujemy w jego biznes i wybierze naszą firmę, no to chyba sukces. I drugim takim przykładem, który też może być tym lead magnetem, tym takim magnesem czy daniem czegoś darmowego, to ja podam przykład firmy, która zajmuje się pozycjonowaniem stron, która pozycjonuje naszą stronę internetową w Google. To jest firma, która zawsze na początku daje niesamowitą wartość, czyli przeprowadza bezpłatną analizę podczas takiego spotkania online, czyli minimalne koszty, jeśli chodzi o spotkania, ale bardzo duża dawka wiedzy na tym spotkaniu. I analityk, który zajmuje się pozycjonowaniem, potrafi w 1,5 godziny do 2 godzin pokazać słabe strony danej strony internetowej, jak i pokazać potencjalne możliwości działań w Google, i jakby wskazać kierunek działania. I bardzo często, tutaj no, mogę powiedzieć fakty, po prostu bardzo często się okazuje, że klienci, którym polecimy tą firmę, ostatecznie podpisują umowę z nimi, bo okazuje się, że po prostu dostali tak ogromną dawkę wiedzy, że na jednym dosłownie spotkaniu zostali przekonani o tym, że warto się zdecydować właśnie na tą, a nie inną firmę. I okazuje się, że
No u nich, z tego co ja wiem, większość takich spotkań zamienia się w kontrakt, a nie są to małe kontrakty, bo czasami, jeżeli policzymy, że pozycjonowanie potrafi kosztować między 1000 a 3-4 tysiące, czasami nawet więcej w miesiącu, no to okazuje się, że oni w, powiedzmy, nawet te 2 godziny są w stanie sobie zapewnić kontrahentów, którzy przez rok potrafią wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc takie tak zwane darmowe pokazanie czegoś, czy poświęcenie się, czy danie jakiegoś produktu, czy usługi, czy to są materiały, czy to jest jakaś analiza, rozmowa, konsultacja, naprawdę potrafi zamieniać tych potencjalnych klientów w klientów takich, którzy bardzo szybko wydają pieniądze i nawet jeżeli zaczynają od małej rzeczy, to przekonując się do tego, że podjęli dobrą decyzję, bardzo często ten portfel rzeczywiście się otwiera, no bo oni czują w tym stricte korzyści dla siebie, tak? Czują, że będą mogli sami dużo na tym zyskać, ale faktem, ten początek, to powinno być wykazanie się po stronie tej firmy, która chce zarobić, tak, tymi darmowymi materiałami. No ja w ogóle, Przemek, skierowałem się do ciebie, bo to, co ja chcę państwu i w ogóle tak zaproponować, to zawsze, że otrzymacie nie tylko wartość, ale wyniki. I współpracuję tu z Przemkiem, bo wiem, że on to zrobi tak, jak ja, powiedzmy, tutaj pokazuję, że to, jeśli ktoś skorzysta na przykład z Przemka budowania tych stron, to powinien oczekiwać tego, co ja tu pokazuję, pewnej automatyzacji, pewnego przejścia, pewnych stron tak zwanych docelowych, czyli przesyłamy klienta z jednej strony na drugą. Nie zostawiamy go ani przed ścianą, że wchodzi na stronę i nie wie, o co chodzi, ani że się gdzieś zawiesi, bo teraz kolejna rzecz jest taka, przeskoczę od razu może na slajd, o tak fajnie można. Najczęściej nie ma, mamy krótkie te jakby to powiedzieć, lejki sprzedażowe. Jeden produkt chcemy sprzedać, robimy kampanię na ten produkt, a może ktoś zobaczy. A dlaczego nie zrobić kampanii i zaproponować zestaw produktów, jeden, drugi, a może też jeszcze to, a jakiś upsell, a downsell. I tak można zbudować takie kampanie. Tylko wtedy, kiedy się buduje takie właśnie tunele sprzedażowe, to wtedy musimy dokładnie analizować, bo nie wiemy, w którym momencie nam klient wypada z naszego lejka. No używajmy tych sformułowań, to są bardziej może obrazowe. Czyli na początku szerokie wejście lejka pozyskujemy, potem pozyskujemy mail, jakaś część tylko wejdzie na maila, niektórzy nie skorzystają. Potem jednorazowa oferta, okazyjna jakaś oferta, coś o niskiej cenie, ale duża wartość dla klienta, żeby się skłonił na ten pierwszy zakup, jest zadowolony, jest szczęśliwy, ufa więcej tobie, przychodzi po więcej. Albo ty zaproponujesz mu więcej, albo nawet, to znaczy może za pierwszym razem tak nie wyjdzie, sprzedaż jeden produkt, drugi upsell, ale za drugą kampanią, jaką skierujesz do niego, to już kupi u ciebie nie tylko ten pierwszy podstawowy produkt, ale jeszcze właśnie jeszcze coś ekstra, jeszcze ekstra, bo już ufa tobie. Sprzedaż w internecie to jest właściwie sprzedaż zaufania, czy dajesz dobre produkty. Muszę pracować, bo za dużo mówię i za długa konferencja już, ale mamy tylko 2 slajdy, także już kończę. Teraz najważniejsze będą cyfry, więc spójrzcie,
Z jednej strony rysujemy sobie diagram. Każdy potrafi, to jest akurat Google daje takie narzędzia do rysowania. Na początku musimy mieć koncepcję. Skąd sprowadzę reklamę, potem co daję jako magnes, jaką będę miał pierwszą ofertę, jaką drugą, jaką trzecią, jak pokieruję. Wtedy kolejna rzecz, to stwarzasz takie strony. Stronę ofertową, jedną, drugą, wideo sprzedażowe, po kolei, aż do finalizacji sprzedaży. I to wszystko coraz łatwiej jest zbudować na swoich stronach, mieć takie strony i coś, co się wydaje tam niemożliwe, możesz mieć do każdego produktu poustawiane takie lejki, do którego dodajesz, powiedzmy, jakieś produkty ekstra. Do innego produktu znowu lejek. Kilka takich lejków będziesz miał na stronie, to wtedy sprzedaż będzie bardziej przewidywalna. I teraz to jest ostatnie. Aha, jeszcze to. Jeszcze ten, przeskoczyłem od razu. Tak to wygląda w internecie. Naprawdę uwierzcie, jak to się sprawdza i jak to rzeczywiście działa. Kiedy rozrysujesz sobie i opiszesz, jaki jest twój produkt wejściowy, a to są już dane, które zbieraliśmy z naszych arkuszy kalkulacyjnych, bo wszystko mamy przygotowane już arkusze, że tylko przepisujesz, nie musisz tam nic liczyć. Nawet niektóre arkusze mamy przygotowane, że tylko przepisujesz swoje dane, oblicza ci tam procent konwersji na wejściu, czyli po prostu ile skierowałeś ruchu, masz na przykład Facebook ci tam podaje, ile weszło na stronę, to też analizujesz znowu ze strony Facebooka po pikselu, ale potem ile osób pobrało lead magnet, ile wzięło ten produkt połączeniowy, tripwire, z tego co weszli, ile kupiło produkt główny i potem ile produkt końcowy. I kiedy przeprowadzisz 2, 3, 4 kampanie, coś zacznie się krystalizować i będziesz mógł te swoje arkusze kalkulacyjne analizować i widzieć, że to ci idzie sprawnie. Gdzie, a z drugiej strony, tak jakby ten poprzedni rysunek pokazywał, gdzie ci coś stanęło, bo nagle ta konwersja jest dużo niższa. Nie oglądają twojego wideo, nie pobierają czegoś, nie przechodzą dalej. Na tym produkcie się kończy, upsellu nie biorą. To może zrobisz downsell. Z tamtego roku takie kampanie, gdzie mieliśmy właśnie produkt wejściowy za 7 zł, kolejny produkt szkolenia 97 i 470. I co miesiąc prowadziliśmy kampanię i analizowaliśmy te wyniki. To już dało jakieś światło. Nikt tu, jakby to powiedzieć, nawet ja nie mogę powiedzieć, że to będzie tak i tak. Wszystko jest przez działanie, ale kiedy wiesz, jak to robić i zorientujesz się, że to naprawdę jest proste, a pewne rzeczy, kiedy tutaj z panem Przemkiem ustawisz sobie, to nagle możesz jechać na te wakacje, a pewne rzeczy się będą sprzedawały. I kiedy ustawisz kilka takich tuneli, to no będziesz zdziwiony wynikami. I również przykład takiej również tu arkusza kalkulacyjnego, gdzie możesz patrzeć, albo ci oblicza konwersję, albo w drugą stronę możesz zaplanować sobie, że jeśli masz taką konwersję i powiedzmy przeznaczysz tyle na reklamę, to co możesz oczekiwać, to jakich wzrostów możesz oczekiwać.
bo pewne dane, jakby to powiedzieć, statystyki są nieubłagane. Owszem, mówię, że to z jednej kampanii nie wyniknie, ale po kilku coraz bardziej będziesz rozumiał i wiedział, co u ciebie funkcjonuje, a co jest słabszym ogniwem. Także mniej więcej, ale zaraz, czy ja mam jeszcze, bo chyba jeszcze powinien być jakiś ostatni, Przemku, czy to jest ostatni przeźroczy według tutaj tego? Już sprawdzam, ale wydaje mi się, że... Dobra, jest, znalazłem ten slajd, bo przeskakuję. Słuchajcie, i teraz tak, również jest taka możliwość, że możecie mieć takie strony przygotowane, jakby zbudujecie sobie strony, które możecie w tym takim lejku, który sami będziecie w pewnym momencie budować, owszem, jak tu pan Przemek pomoże na początku, ale potem możecie dosłownie jak w aplikację wyłączyć jakąś stronę, na przykład tutaj, pozyskujecie ruch na stronę z adresem, macie wideo sprzedażowe, gdzie zapraszacie na kupno, potem macie upsell, czyli strona, jeśli ktoś kupuje, pokazuje mu się kolejna strona z kolejną ofertą. Jeśli ktoś kupi, to może się pokazać kolejna strona z kolejną ofertą, a jeśli nie, to na przykład wyłączycie sobie tą stronę i wasz lejek będzie skrócony albo przekierowany na downsell. Z downsellu znowu powrót do tamtej oferty. W każdym razie zaczyna to wyglądać już tak, że i te strony mogą być albo schowane u was, albo się pojawiać. To zależnie, jak chcecie, jaką kampanię prowadzić. Na końcu strona dziękuję i informacje do twojego autorespondera, kto kupił, może zostać przepisany na listę już tych osób, które kupiły, więc będzie przygotowany do kolejnej kampanii, ale już zaproponujecie inne produkty. Takie coś jest możliwe do zrobienia i jakby to powiedzieć, teraz to było dużo teorii z mojej strony. Możecie wejść na tą stronę, strona info system strony docelowe, nie wiem, czy możesz przepisać, bo ja nie mam tego linku, Przemek. Jest tutaj, proszę. Kto by chciał, to może wejść na tą stronę. Ja tam mam pewną propozycję, unikalną propozycję, bardzo atrakcyjną propozycję na trzy spotkania live, poniedziałek, wtorek, środa o 18:00, gdzie będę na przykładach tych osób, które będą chciały przyjść na to spotkanie i przygotowywać jakby ich strony sprzedażowe, to znaczy zbudujemy właściwie tylko taki jeden uniwersalny lejek dla produktów tych osób, które przyjdą. To znaczy będziemy, to jest jakby wyjaśnienie, jak to działa, bo ja w tej chwili pokazałem, powiedzmy, pewne slajdy, ale jak to może u was pan Przemek zrobić wam? I wtedy sprawdzicie, czy, bo najczęściej jest pytanie, czy dla mojego produktu to zadziała. I jest mnóstwo pytań po takim, na pewno więcej. Ja źle, jakby to powiedzieć, za mało się pytałem, a za dużo mówiłem.
ale niestety i tak za długo zajęło tego czasu, także już na tym kończę. Kto będzie chciał, niech tam wejdzie, a poza tym sprawdzicie mnie na tych stronach. Nic nie musicie korzystać. Sprawdźcie na stronie, strona dla firmy Info, jak działają takie systemy. Możecie również w zakładce kontakt coś o mnie przeczytać. Ja jestem strategiem, ja jestem marketerem cyfrowym, tym, który pomógłby wam postawić takie systemy, żeby to u was działało. To będzie Przemek. Ja wam mogę o pewnych rzeczach dopiero na tych spotkaniach na przykład pokazać takie arkusze kalkulacyjne już, gdzie rzeczywiście jak łatwo jest robić, bo nie musicie być właśnie wielcy matematycy, aby to wszystko obliczyć. Wystarczy pewne dane spisywać, które przygotuje pan Przemek, czy Google Analytics, czy gdzie macie oglądać pewne dane. Ściągniecie sobie te pewne dane do arkuszy i zacznie wam się ten obraz jawić i będziecie rozumieli marketing, że marketing rzeczywiście jest przewidywalnym budowaniem potencjalnych klientów i przewidywalnym jakby budowaniem stosu sprzedaży. I wiele rzeczy można już teraz coraz bardziej zautomatyzować. To tyle na tą chwilę, a teraz jeszcze tylko wracając do tego, że zachęcam i kto będzie chciał właśnie, to Przemek da taką możliwość skontaktowania się odnośnie te osoby, które by chciały pojawić się na tej konferencji, zaprezentować się, wystartować. Każdą osobę przygotujemy do takiej prezentacji, damy pewne możliwości, czyli po prostu nawet jakieś moduły do tego, jakby miał taką prezentację poprowadzić, damy wsparcie, bo obydwoje wychodzimy z założenia pomóc naszym odbiorcom, przede wszystkim pomóc. Tak chcemy służyć, tak chcemy dać, a wszystko jest w rękach klienta, klient wybiera, ale prezentacje dają możliwość pokazania tego wszystkiego, o co klient by zapytał, o co klient by chciał zapytać. Masz możliwość nagrać to, masz możliwość odpowiedzieć mu. Dobra, Przemek, przejmij. Tak jest, więc chcielibyśmy zaprosić, dla nas jest to nowy projekt. Ten webinar jest pierwszym takim spotkaniem, który głównie skierowaliśmy do osób w jakiś sposób powiązanych ze studium kreacji, a naszych klientów stałych bądź i takich, którzy pojedynczo z nami mieli kontakt. Ja tutaj widzę część osób, które aktualnie obsługujemy, z którymi się widujemy, z którymi ja mam okazję się czasami spotkać w różnych tematach, projektach, ale są tutaj też zebrane w tej chwili osoby, które być może były obsługiwane z ramienia kreacji poprzez moje koleżanki z zespołu, więc nie wszystkich miałem okazję osobiście poznać, ale chętnie poznam przy kolejnych jakichś projektach. Natomiast tutaj chcemy zaprosić was i dać do przemyślenia kilka dni. Ja za 3 dni albo za 2 dni przypomnę się mailem, wyślę do was wszystkich, którzy uczestniczyli, którzy weszli na webinar, taką informację, którzy wytrwali do końca, za to w ogóle bardzo dziękuję, bo dosyć sporo osób, naprawdę jestem mile zaskoczony. Taką informację przypominającą, że mamy taką wizję stworzenia takiej konferencji i chcielibyśmy pokazać na niej kilka przykładów z różnych branż, jak fajnie można sobie internetowo działać. Tak jak Wojtek powiedział, pomożemy tym osobom, które się zdecydują przygotować się do takiego wystąpienia. Nie musi to być takie wystąpienie nawet stricte na żywo, a jest też możliwość wykonania jakiegoś wideo, nawet jeśli byłaby to 10 czy 5-minutowa prezentacja wideo, czy nawet same slajdy, to jesteśmy w stanie to tutaj wgrać i puścić osobom na konferencji.
Marek, ty już pisze, że wchodzi, że ma już kilka pomysłów, więc bardzo się cieszę. Fajnie, po tym o to chodziło w tym webinarze, żeby kilka nowych osób, których być może nawet nie znamy, zachęcić do wystąpienia na konferencji 15 października. My planujemy w przyszłym tygodniu zorganizowanie, jeszcze poinformujemy o dacie dodatkowego webinara, na którym troszeczkę już pokażemy, jak można do tego podejść, troszeczkę zdradzimy, co Wojtek będzie mówił na konferencji, a też pokażę, o czym ja będę mówił. Tych tematów może być bardzo dużo. Cel jest taki, żeby połączyć różne działalności i pokazać, jak możemy się wspólnie wesprzeć internetowo. Dla Was korzyści będą takie, że być może Wasze usługi nagle okażą się przydatne komuś innemu, kto albo jest prelegentem, albo uczestniczy w tej konferencji. Jak widzimy tutaj, kompletnie nie wiem nawet do kogo czasami odpisywałem, to znaczy imienia widzę, tak? Pani Agnieszka, tutaj pani Marta, które same już podczas takiego pierwszego webinaru pytają o kontakty, pytają o jakieś materiały, więc już to pokazuje, że na takim webinarze, na którym jest mimo wszystko mało osób, już pojawiają się pierwsze kontakty, deale, zainteresowanie współpracą. Tą konferencję, którą planujemy 15 października, to będzie konferencja stricte online. Będziemy ją oczywiście promować. Chcemy, aby jak największa ilość odbiorców na niej uczestniczyła. Generalnie będą to w większości prawdopodobnie marketerzy lub pracownicy firm lub też właściciele, osoby często decyzyjne, dyrektorzy, osoby takie bardzo ważne, które podejmują decyzje w swoich firmach, które chcą rozwoju dla swoich firm, które chcą wiedzieć, jak internetowo radzić sobie na rynku w tym dziwnym czasie, w jaki zastaliśmy w tym roku. No i tutaj tę konferencję będziemy promować na kilka sposobów. Będzie to email marketing, czyli Wojtek użyje swoich kontaktów, ja użyję swoich kontaktów. Będą to kampanie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na LinkedInie oraz na Instagramie, a także informacja na stronie naszej agencji interaktywnej oraz na stronach Wojtka Rybickiego i również webinary przed konferencją, które wykonamy między innymi ten w przyszłym tygodniu. Datę poznacie na mailu, wyślemy dokładną godzinę. Jeżeli oczywiście ktoś z Was nie będzie mógł w tym kolejnym webinarze uczestniczyć, tak jak już teraz było sporo osób, które poprosiło o nagranie, to każdy webinar będzie nagrywany i udostępniany, abyśmy mogli w dowolnym czasie uczestniczyć w takich spotkaniach. To jest kolejny przykład, jak można sobie radzić internetowo. Tak? Podejrzewam, że nie jedna osoba odsłucha nasz webinar nie o 10.00 w czwartek, tylko o wpół do 3.00 w nocy. Chociaż ja proponuję w tym czasie odpoczywać i spać. No i kolejna metoda to tutaj chcielibyśmy Was zachęcić, jeżeli spodobała Wam się nasza inicjatywa, no to również będziemy Was zachęcać do tego, żebyście polecili po prostu tę konferencję swoim znajomym, kolegom, którzy pracują w jakichś firmach, którym może się ta dawka wiedzy internetowej przydać, czy właścicielom firm. Jeżeli macie sami jakieś bazy kontaktów takie, czy macie własne newslettery, a szczególnie osoby, które będą prelegentami, które będą chciały podzielić się swoją wiedzą, jeśli uznają, że informacje na tej konferencji będą ciekawe dla Waszych odbiorców, to również byłoby super, gdybyście wysłali zaproszenia czy jakieś wiadomości e-mail również do swojej grupy odbiorców. Konferencja będzie dotyczyła, myślę, bardziej stricte tematów takich właśnie online'owych, gdzie będziemy mówić o tym, jak sobie radzić internetowo, jak pozyskiwać klientów drogą po prostu online. Więc być może nie każdy z Was będzie umiał się dopasować do tego tematu konferencji, ale wówczas czekamy na Was jako na uczestników, bo na pewno mnóstwo ciekawych porad usłyszycie tutaj od innych, z innych branż, które pokażą, jak zaadoptowały się w tym trudnym czasie. Ale Przemku, wspomnij o tym, że jesteśmy właśnie otwarci na kontakt, bo chętnie będziemy pomagać ludziom z innych branż też się pokazać i kto wie, czy nie będziemy jakieś branżowe robić takie konferencje dla tych, którzy chcieliby i będziemy wtedy profilować ruch, aby zainteresowani wchodzili na takie prezentacje, nie?
Tak jest. Ja tutaj podam na czacie maile do mnie i do Wojtka. Wojtku, tutaj gmailowy twój adres będzie odpowiedni. No na razie niech do ciebie może, bo... Dobrze, to zapraszam wszystkie osoby tak, zainteresowane już teraz, jeśli podjęliście decyzję. Koordynatorem tego projektu naszego wspólnego, ale rzeczywiście chcieliśmy się jako fachowcy tu, specjaliści w swoich dziedzinach połączyć i dać jakąś wartość innym, ale wychodzimy z tego, że właśnie dobro zawsze się pomnaża i wy również będziecie mogli innym służyć. To tak działa. Tak jest. Więc tym miłym akcentem zostawiam ten adres do mnie przemysław@studiokreacja.pl. Przypomnę się wszystkim z nagraniem jeszcze pewnie w dniu dzisiejszym dla osób, które nie uczestniczyły. I za 2-3 dni napiszę wiadomość do was z przypomnieniem, że jeśli jesteś zainteresowany jakimś udziałem wspólnym, pokazaniem czegoś ze swojej firmy, jakimś fajnym case'em, możesz pokazać swoją firmę na takiej konferencji czy na kolejnych webinarach, to zapraszam po prostu do kontaktu również na ten mój adres e-mail. A na tą chwilę bardzo, bardzo dziękujemy. Dzięki. Za udział w naszym webinarze. Było mi niezmiernie miło. Tutaj jestem trochę zszokowany, ile czasu wyszło. Godzina 40 no właśnie, ale jak mam. No tak wyszło. Tak wyszło, ale myślę, że następne webinary będą bardziej zorganizowane, będą krótsze, bardziej zwięzłe. Natomiast tak, na dzisiaj bardzo dziękujemy. Pozostajemy w kontakcie i widzimy się, słyszymy na mailu. Dzięki, cześć. Dzięki, na razie.